Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ruszam właśnie na swoją walkę. Najzabawniejsze jest to, że jak już teraz oglądacie ten odcinek, to już wiecie, jak się walka potoczyła. Co? No teraz dopiero zebrałem się i ruszam w podróż do Łodzi. Tutaj dużo osób też do mnie pisze a propos Akopa, jakie są między nami relacje i tak dalej. W żaden sposób nie mamy nic do siebie. Można powiedzieć, że nawet się lubimy, znamy się od wielu, wielu lat, nie ma żadnej złej krwi, więc ta walka jest typowo sportową walką. Ja się bardzo cieszę, że mam możliwość oczywiście walczenia z Akopem, no bo jakby nie było, jest to zawodnik, prawdziwy zawodnik. No ja jestem tak naprawdę freakiem, jestem kulturystą, który gdzieś tam się zaczął bawić trochę w MMA, natomiast Akop już się dawno przebranżowił, już tych walk trochę stoczył, część wygrał, część przegrał. Poza moją walką Jakopa też będzie kilka bardzo fajnych walk, dużo dobrych zawodników, ci zawodnicy ponoć mega kozacy z Bułgarii przyjechali, także no mega, że tak powiem, zaszczyt, że w ogóle mogę na takiej gali wziąć udział. Ciekawostek, co tu jeszcze te, no wczoraj się dowiedziałem na przykład, że mamy 3 rundy po 5 minut, a miały być 3 rundy po 3 minuty. Niestety potraktowali nas jak zawodowców, znaczy mnie potraktowali jako zawodowca i się muszę nastawić na 3 minuty po 5 minut. Oczywiście myślę, że to wszystko się potoczy dużo szybciej, raczej nie przewiduję, że będziemy tam z Akopem walczyli 15 minut. Myślę, że skończy się to tak czy siak dużo szybciej. Ale jak będzie, to zobaczymy. No wy już oczywiście wiecie. Dobra, jedziemy. No man, diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of. To jest Budi, mój przyjaciel, przyjechał specjalnie dzisiaj po to, żeby wesprzeć mnie w walce. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Odebrałem właśnie rękawice i za chwilę zacznie się ważenie. Przed ważeniem taki krótki media trening, ale wiadomo, że na tym treningu nic nie będziemy pokazywać, bo po co mamy pokazywać broń, którą zniszczymy przeciwnika. Za chwilę mamy też taką próbę gali, będziemy widzieli, jak to będzie wyglądało, gdzieś tam jakieś, nie wiem, wyjścia, gdzie będziemy wchodzić, gdzie będziemy się pokazywać. Jest już oktagon postawiony, więc będzie można sobie mniej więcej wyobrazić, jak to będzie wyglądało wszystko jutro. No, a potem co? Do spania i jutro, skoro świt, pobudka, jakiś krótki, lekki trening, a potem odpoczynek do wieczora, no i walczę. I zobaczymy, co się tam będzie działo. Mam nadzieję, że wszyscy za mnie trzymali kciuki i że poszło dobrze. Ja się dowiem o tym jutro, a wy oczywiście już wiecie, jak to było. Jesteśmy 2 godziny przed rozpoczęciem gali. Niedawno byłem na takiej próbie ceremonii otwarcia. No powiem wam, że naprawdę wyglądało to grubo. Nigdy czegoś takiego chyba nie widziałem na żadnej z gal. Także robi mega wrażenie. Teraz chwila przerwy i w czasie tej przerwy będę się oklejał naklejkami, tatuażami tych firm, które gdzieś tam chciały się pokazać na mojej klacie albo na plecach i które mi tam pomagają. Także tutaj widzicie, na koszulce już są wszyscy moi sponsorzy, a jeszcze niektórzy będą na plecach i na klacie. Także zobaczycie, jak to wygląda. A potem o 19 oficjalne otwarcie, także też pójdziemy. Zobaczycie, jak to wyglądało, bo już wiadomo, to w czasie przeszłym opowiadam. Jak to wyglądało na początku, a potem chwila przerwy.
trochę relaksu, będą tejpowali, oklejali ręce. No i pozostaje nam tylko czekać do walki. A walka będzie 12 w kolejności, przedostatnia. Także mam nadzieję, że będzie rewelacyjna walka. Na to liczę. Przed walką posiłek będzie lekko strawny, więc białeczko oczywiście zebrałem i do tego klejk ryżowy. Także to, co często widzicie u mnie na story, jak jem, klejk ryżowy z masłem orzechowym i do tego odżywka białkowa, to będzie tak samo i przed walką. Nie poszło tak, jak sobie tego życzyłem, życzyliśmy sobie wszyscy. Nie udało się, niestety szacun dla Kopa jest lepszy niż myślałem. No i co? No nie ma się tutaj tłumaczyć, wiadomo, że może moje przygotowania nie były takie, jak powinny być. No ale tak czy siak, Akop to jednak zawodowiec, pokazał, że jest kozakiem. A to, co ja najbardziej ubolewam, czego nie mogę robić, no to jednak gdzieś ten parter. Ale poprawię ten parter. Jeszcze się odpłacę, także. Jestem młody, także i ambitny. Więc możecie być pewni. A tutaj zobaczcie moją ekipę. Wszyscy pracują.